strajku nauczycieli planowanym na 8 kwietnia nie wezmą udziału pedagodzy pracujący w pierwszym liceum ogólnokształcącym i zespole szkół technicznych. Z wyników wtorkowego referendum wynika, że miażdżąca większość chce jednak wziąć udział w akcji protestacyjnej. Tam, gdzie działają związki zawodowe nauczycielstwa polskiego, i z informacji, które pozyskałam od pana prezesa oddziału suwalskiego, wiem, że w zasadzie w większości szkół przystąpiło od 70 do 80, nawet 6% nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. Ale z kolei jeśli chodzi o wynik referendum, czyli o zapytanie, czy nauczyciel jest za czy przeciw strajkowi, który jest planowany na 8 kwietnia, to już w granicach nawet do 90 kilku % nauczyciele opowiadali się za strajkiem. Ten wynik pokazuje, że szkoły przygotowują się do strajku do 8 kwietnia. Te dane jednak nie przesądzają ostatecznie o proteście. Zapewnienie opieki, bezpieczeństwa dzieciom, którzy przede wszystkim rodzice do pracy idą. Rodzice w tym czasie mają swoje obowiązki, nie strajkują jako rodzice i chcą, żeby te dzieci były pod właściwą opieką. Za opiekę nad dzieckiem w szkole odpowiedzialny jest oczywiście wychowawca, nauczyciel, ale przede wszystkim dyrektor szkoły organizuje pracę szkoły. I my czekamy teraz na taki drugi krok. To jest, już będzie imienne określenie się, nieanonimowe nauczycieli, którzy fizycznie do tego strajku przystąpią. I wtedy to pozwoli nam określić skalę, czyli na ile szkoła będzie w stanie sama zabezpieczyć potrzeby opiekuńczo-dydaktyczne, wychowawcze nad swoimi uczniami, a na ile będzie potrzebowała wsparcia właśnie organu prowadzącego. Ja jestem w tej chwili po takich wstępnych rozmowach już z dyrektorami suwalskich ośrodków kultury, czyli muzeum, biblioteka, również z ośrodek sportu i rekreacji w Suwałkach i patrząc na bazę, na możliwości, myślę, że też w dużym stopniu będziemy mogli taką opiekę w innej formie nad dziećmi, nad uczniami naszych szkół także sprawować. Ratusz nie oczekuje zatem, by rodzice sięgali po urlopy. Trudniejszym zadaniem jest zapewnienie składu komisji egzaminacyjnych na 10, 11 i 12 kwietnia. I tu jest już większy problem. Problem, na który nie do końca mamy wpływ, ponieważ oczywiście od wieków, od 99 roku, kiedy weszło ta reforma szkolnictwa, podział na gimnazja, ale te właśnie egzaminy zewnętrzne, sprawdziane egzaminy zewnętrzne, to tak naprawdę na terenie szkoły jest organizowany ten egzamin. Nauczyciele, pracownicy danej szkoły są członkami komisji egzaminacyjnych, ale jest to cała procedura określona przez ministerstwo, przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczącą warunków przeprowadzenia egzaminów. Także osób, które są w komisjach. I na to my wpływu jako samorząd nie mamy. Ewa Sidorek nie wyobraża sobie sytuacji, w której egzamin się nie odbędzie. I tu trzeba pamiętać o tym. To nie może być tak, że o godzinie 8 brakuje członka komisji i dyrektor sobie bierze pierwszą lepszą osobę, już kolokwialnie mówię, przepraszam, sadza za biurkiem i ona może być sprawować opiekę nad tym egzaminem. Tak to nie działa, bo każde naruszenie procedur związanych z egzaminem, z egzaminem jakimkolwiek zewnętrznym, może być pretekstem do podważenia tego egzaminu. Czy to ze strony ucznia, czy rodzica, jeżeli wpłynie taka skarga i ona rzeczywiście będzie uzasadniona, egzamin będzie powtarzany. Warunkiem ukończenia przez ucznia szkoły jest przystąpienie do tego egzaminu. Uczeń fizycznie musi do niego przystąpić. Dotychczas nie było procedur, nie określały, co by się zadziało, gdyby cała szkoła do egzaminu nie przystąpiła. Nie ma takiej możliwości. Zdaniem Ewy Sidorek aktualna sytuacja w środowisku nauczycielskim jest bezsprzecznym dowodem na konieczność przeprowadzenia zmian w całym systemie. Gdyby to ode mnie zależało, pracowałabym nad systemem weryfikacji doboru nauczycieli do zawodu, ponieważ jest to niezwykły zawód. To jest rzeczywiście zawód wymagający niezwykłych predyspozycji, bo pracujemy nie z materią, tylko z człowiekiem.
I to biorąc pod uwagę od tych maluszków po dorosłych ludzi, których kształtujemy. Przez wiele lat, i tutaj mówię też z pełną odpowiedzialnością, to wynagrodzenie nauczycieli nie wzrastało. Ono naprawdę gdzieś tam w pewnym momencie się pojawiło jako na mapie może osób zarabiających jako w miarę średnie, a potem topniało. I to jest przykre. I być może ta jedna podwyżka, która się pojawiła, ta druga, ona przeliczona realnie pokazuje, że to nie są duże pieniądze. Dobrze, że są, ale może jednak warto dostrzec, że ta grupa społeczna, na których naprawdę na tych osobach spoczywa taka odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, powinna godnie zarabiać.